Hej osudzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Grajmy w Mirror's Edge Catalyst. Wracamy sobie do gry. Planowałem zrobić zadanie poboczne, ale z powodu wydarzeń w grze zrobimy sobie w tym momencie zadanie główne. Lecimy się spotkać z Ikarem. Co to w ogóle jest? Auć! To jest miejsce, do którego się spada i w którym plecy bolą. Aha, tu jest... A, no tak, tu jest to wyjście boczne. Zapomniałam! Dobrze, mamy wzrok Splintera. Lećmy w takim razie. Wciskam złe przyciski. Chciałam skoczyć, zrobiłam wjazd. Lećmy do Ikara. Ouch. Proszę bardzo. W sumie to teraz się muszę wrócić tam. Nie wiem, czy mamy teraz jakoś... specjalnie unikać ich teraz, czy nie? Cóż, będzie ciekawie, to na pewno. Aha. O, mam dodatkowy punkt. Weźmy jeszcze raz, tym razem się postarajmy nie wpakować w jakieś większe kłopoty. Choć... wątpię. O, to są dokumenty. A przynajmniej mamy teraz drogę oczyszczoną. Myślę, że moglibyśmy ich ominąć po prostu wchodząc tam po lewej. Nie wskaczesz, bo to jest siatka, tak? Oj, skąd ja to znam? Szlak. Tu jesteś. Ok, pięknie. O, spadłam. Ciekawe. Jak będzie, że spadłam. Fajnie się zaczyna ten odcinek. Wiecie co? My mamy dwa punkty. Tego nie chcę. To jest ciekawe. To chcę, ale... na to musimy chwilę poczekać. W takim razie... myślę, że to weźmiemy. No. Dlaczego by nie? Dobrze! Tam ten powinien... no... se sprawdzaj. Na tym akurat. No, jednak muszę iść tam. Tak, nie chcę tam iść.
A, spróbuj. Nie zamierzam się z wami bić. Tutaj nie ma gdzieś plastik przy czasem ten bazy? A, nie mam czasu. Okej. Okay. Biegam po mieście i zbieram cię, bo nie mam czasu. Pomagaj. Pięknie. Wszystko po kolei. Coś tak wydaje, ale to są, wiecie, dodatkowe pedeki. To już jest 60 dodatkowych pedeków, tak? Kolejne pedeki. Mamy jakieś nagranie. Wiecie, to się tak wydaje, tak? Że to są takie pierdoły, ale... Wiecie, 10 zebranych takich thingsów? Tu już jest 100 pedeków, nie? Wiecie, odrobina... Nawet nie jest takie specjalnie bardzo zejście w bok. A ile to nam daje... plusów, wbrew pozorom. Okej, w końcu żeśmy tu dobiegli. Azyl. Kruger Sex zrobił najazd na kryjówkę. Wielu sprinterów, w tym Noah, nie żyje lub zginęło. Musisz się ukryć, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Będzie ciekawe. No, był fajną postacią, szkoda, że umarł. Okej. Okay. Remember the 15th of September? Tak było? Czy 5th of November? Nie wiem. Uhuhuhu. Wow. Dobrze. Spotkaj się z czarnym listopadem. No to lecimy. A, znowu przebieżka po górach. Fajne jest to, że z każdą że coraz bardziej nam się otwiera mapa. Przy czym to nam się otwiera na takiej zasadzie, że nie mamy uczucia, że mieliśmy wcześniej mapę zamkniętą, tak? Że technicznie możemy robić, co nam się żywnie podoba, tak? Przez cały czas i ciągle. Tylko że wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy, jaką wolność możemy mieć. Mi się bardzo podoba. Także.
Otwieramy tamę. Ciekawe, czy Fate umie pływać. To mnie zawsze ciekawi w grach. Czy jakaś postać umie pływać? To jest jedyne dobre pytanie, jakie można zadać. Umiesz pływać? Dodatkowe dwa pedeki. Dobra. Lecimy do góry. Zaraz widać, że jesteśmy w innym miejscu, bo nam się muzyczka zmienia. Ohohoho. Dopiero teraz zobaczyłam tą dziurę. A tak sobie biegłam. Tak zgłupia nawet jej nie widząc. Lecimy do góry. Okej. Okay. Ten cień był przestraszony. Kolejna skrzynka. Bardzo chciała, żeby tutaj teraz ze sobą o czymś rozmawiali. Bo pić mi się chce. A to też mi będzie mówić, Dogen czeka, aż spłacisz swój dług? Faith. Down here. I've seen the news. Faith, I'm sorry. No need to pretend. No, but I am. Look, Noah and I may not have seen eye to eye, but I did respect him. And your parents. Noah said you were part of the same group. Yes. We were. Till I realized that there's no peaceful way we can rid ourselves of the conglomerate and the families behind it. We've got to destroy it. Using every weapon at our disposal. I know what you think, but you're wrong. I don't have it. Yeah. See, I think you do. And that's why Krugersek is hunting you, and why they killed Noah. Back off! Look, I'm sheltering you for now, but don't take my hospitality for granted. At some point, I'm gonna ask you to step up or step out. That's enough, Rebecca. You've made your point. Look, all I'm saying is this. You're no longer neutral, Faith. Just get some rest. I'm sure you'll understand in time. Tristan will show you your quarters. We'll talk again soon. Hmm. Not now. I need to finish this. You have no right. Don't touch him. Erica. Shoot him. Who's that in the window? The damn kid. Get her. It's a cat. That's me. Where's mommy? I want mommy. Faith, I can't breathe. We gotta go! Ciekawe.
Szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby Noah był martwy, jakoś tak, jakoś mi to nie leży. Chociaż nie byłabym zaskoczona, jeśli by się okazało, że jednak jest martwy. Ale coś ten, jakoś tak, nie wiem, coś mi w głowie szumi, że nie jest martwy. Tak samo Kat, młodsza siostra Faith. Coś mi się zdaje, że też nie umarła, choć szczerze powiedziawszy podejrzewam, że jednak tak. Akurat co do Kat jestem niemal prawie pewna, natomiast no a tak średnio. Jezus Maria. Okej. Okay. Co myślę, że... Czy ja chcę to zrobić od razu? No nie mam większego... Jezus Maria. Chyba nie mam większego wyboru, żeby się stąd wydostać. Muszę zrobić tą misję. Ale... Nie, to tylko to. Większe obrażenia. Bez zawahania. Spójrzmy tutaj w sprzęt. Co my tutaj mamy? Na chwilę ogłusza Kruger Seki, zakłóca ich system komunikacji. Niszczy kamery monitoringu, kinetyczne ładowanie podczas ruchu. Ciekawe, to się może okazać ciekawe. Jednak skupmy się na razie na samym ruchu. Osłona koncentracji to jest coś intrygującego i myślę, że to sobie weźmiemy, a to jest 30% osłony koncentracji. Wiecie co? Tak się zastanawiam, bo ten dłuższy ślizg to jest coś, co mnie interesuje, tak? A na pewno by mi się przydał. O Jezu! Oj, jakie to długie! Bierzemy! Dobra. Okej, chodźmy. Jesteśmy gdzieś w tunelach podziemnych. Dobry. Aha, wy tutaj ten. Agresywne podejście do Kruger Seku macie, tak? Broni pistolety. Niech wam będzie. Mnie zastanawiam, dlaczego Fate jest tak bardzo potrzebna. Dlaczego Fate jest tak bardzo potrzebna? To jest tam, w tamtej stronie. Trzeba się tam dostać. Co zrobimy? Musi to rozejrzeć. Dobra, pogadajmy z nią, tak? Wtargnięcie. Udało ci się uciec przed atakiem Krugersek, znajdując schronienie w kryjówce Czarnego Listopada w tunelach Omnistatu. Pod dzielnicą Rezoning. Ich przywódczyni Rebecca Thane twierdzi, że znała twoich rodziców, ale podejrzewasz, że nigdy się nie przyjaźnili. Teraz Rebecca potrzebuje twojej pomocy, wkrótce dowiesz się, o co chodzi. They're moving into the tunnels, setting up some new type of stationary sentry drone. They're getting way too close for comfort, and those sentry drones need to be dealt with before they're activated, or we'll be unable to move around. I can help. I expected no less. Icarus is already out there, and again, the drones are not active yet, so they shouldn't pose any danger. But watch out for Krugersek patrols. On my way. Send me the locations. I will. Do this, and we'll all breathe a little easier. Dobra, chodźmy. Dziękuję. A, to ty. Dobra. A, i tak dziękuję. These tunnels have been ours for more than a decade. Krugersek have wisely decided to stay topside. Until now. This was all part of an Omnistat desalination plant. Some sections are over 100 years old. Built to last. Unlike any they produced. I just learned that the sentry drones are still packaged. And guarded. You'll have to find a way to destroy them. Control, we have a problem. O, jak pięknie.
po prostu ten atak i się wywaliła na ryj. To znaczy, to moja wina, ale to i tak było śmieszne. Okej. Okay. Tutaj jesteś, co? Misiu kolorowy? Jezu! Chciałam pobiec po ścianie, a nie... Nic by daje, pizdo. Pięknie. Gdzie jest ta skrzynia? Jeśli ich tutaj dużo jest. Czy przecież myślałam, że spadnę. Oczywiście, że polazłam z tą strony, bo jak żeby inaczej. Nie wiem, czy się tak bardzo cieszę z tego powodu. O, szach, nie ten Oczywiście się cholera pochlapałam. Lecimy do góry. Okej, okay, zróbmy to klasycznie. Znaczy, wiecie, klasycznie, tak? Tę stronę. Okej. Auć, 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 auć. Okej, strzelają. No. Jakim cudem? Jopa! Proszę, wszyscy. Gotowy. Tam był. Tam był. Tam są dingsy do zebrania. Wiecie co? Myślę, że tą misję sobie przerwiemy tutaj. Szukamy tych wszystkich fajnych dingsów. W kolejnym odcinku. Ponieważ już mamy 23 minuty. Podejrzewam, że ta misja nie zajmie wiele dłużej. Jakieś 2-3 jeszcze może. Ale tak czy inaczej, w tym miejscu ja wam bardzo serdecznie podziękuję za uwagę i powiem się dalej w kolejnych odcinkach. Na razie to było na tyle. Dziękuję i do usłyszenia ponownie.